Policjanci udowodnili mężczyźnie 15 kradzieży. Złodziej działał na terenie całej Legnicy. Okradał pasażerów komunikacji miejskiej, wykorzystując tłok w autobusach. Torebkę niestety w takim miejscu należy trzymać przed sobą, czy też mocno ściskać ramieniem, natomiast nie zostawiać jej z tyłu, tak jak panie mają to w nawyku w momencie, kiedy coś oglądają, przesuwają tą torebkę na plecy. Wtedy kieszonkowcy mają okazję do tego, żeby wyciągnąć portfel. Złodziej okradał również osoby starsze, oferując im pomoc. Wybierał osoby starsze, przeważnie takie, które miały problemy z chodzeniem. Oferował im pomoc przy wejściu po schodach, czy też przy wejściu do bramy, a w międzyczasie kradł z ich torebki, czy też z reklamówki z zakupami portfele. Mężczyzna był już wcześniej zatrzymywany przez policję za podobne kradzieże i posiadanie środków odurzających. Teraz trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Malwina Komarnicka. Wydarzenia.